No. To wracam do niego, kiedy tylko jest tam przywozili, no tam, bo na weekend można go było zabierać. No i my się skończyli znajomi z samochodem, czy sobie pani Boże to myślę, ty nie lub no i kiedyś, słuchaj, patrzę, że na ulicy leży notatnik policja. No. No, tam Zbyszek mówi, o to może zanieść na komendę, mówię, gówno, prawda, zobaczcie, ile ten notatnik będzie. Ja mówię, no. O, tam było nazwisko policjanta. Zgubiono tutaj notatnik, to tam było w rodzicu. I tam dyżurny łapę, to nie pani daj, pani to nic nie da, może nie pana, jak pan się nazywa, nazwisko sobie. No. Wylegitymować, o, tak, dyżurnego policji, no. I? Ja mówię, tu jest napisane, że to nie ten poseł, to bardzo proszę z pani przewodniczącej do komentarza, a pani to kto? Ja mówię, biegły sądowy, a pan to kto? Ustępunkowy? No trzeba tu powiedzieć jedno. Biskup Albin to był taki człowiek, który nigdy nie odpuszczał okazji do ewangelizacji. No, można powiedzieć, we wszystkim szukał tej chwały Bożej, ale też gdy okoliczności mu przeszkadzały, to starał się te okoliczności przemienić jednak na swoją korzyść. Pamiętam, że kiedyś został zaproszony do parafii w Sułkowicach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Miał tam odprawić mszę świętą i wygłosić Słowo Boże, ale zachorował. I nie chcąc pozbawiać wiernych Słowa Bożego, poprosił księdza proboszcza, by włączył magnetofon i przez telefon wygłosił to kazanie na taśmę magnetofonową. I kiedy nadszedł dzień 11 listopada, mszę świętą oczywiście odprawił ksiądz proboszcz, ponieważ biskup chory leżał w Krakowie, ale w ramach kazania puścił po prostu taśmę magnetofonową. I reakcja była taka, że ludzie byli wzruszeni, bo mieli takie przekonanie, że mimo swojej niedyspozycji zdrowotnej, biskup był z nimi, modlił się z nimi i właśnie to specjalnie dla nich miał swoje słowo Boże, nawet jeśli w tym czasie leżał chory w Krakowie. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Czyli skuteczny i... wiedział, czego chciał ten misjonarz. Świadkowie Jehowy też tak do końca skutecznie walczą, zapisują notat. Marek Mirosławski. Prosimy, halo. Jak on stał na minie 40 minut. Radio Maryja. Na minie. Nie musi ruszać, zanim ci Sanhedry nie przyszli. Jak mu całe filmy się przedostali, no i to ta matka wie, co to zapamiętał.